Cześć i czołem, kochani widzowie. Słuchajcie, jak budujecie swoje mebelki amatorsko bądź nieamatorsko, można to też czasami znaleźć w większych zakładach, ale ktoś, kto liczy się gdzieś tam z kosztami i nie chce się narażać na jakieś duże wydatki, może sobie zrobić, jeżeli ma przykładowo wiertarkę stołową, może sobie zrobić taki prosty, bardzo prosty przyrząd i bardzo szybki w wykonaniu. Do wiercenia otworów puszkowych pod zawiasy dla frontów. Jak to najprościej ogarnąć? Ja już tutaj pozwoliłem sobie wcześniej przykręcić kawałeczek płaskiej, równej płyty meblowej. Ważne jest, żeby ona była jednak równiutka i żeby nie miała żadnych zadziorów, dlatego najlepiej jednak wykorzystać taką właśnie płytę meblową. Do tego będzie nam jeszcze potrzebny jakaś przykładnica. Ja akurat nie wykorzystałem tutaj taką odpadową dechę, która się do tego idealnie nada. Przeszlifowałem ją delikatnie, wyrównałem tą krawędź, żeby nie była gdzieś tam z zadziorami, bo drewno też potrafi narobić na frontach szkody. Dodatkowo zrobiłem tutaj taką fazę, żeby mi później nie podchodziły wióry. I teraz taką płytę sobie, taką przykładnicę sobie tutaj przykładamy. To na razie bez ustalania odległości. Do tego będzie nam potrzebny jeszcze kawałek jakiegoś odpadu. I ja tutaj się posłużę akuratnie szablonem od Wolfcraft z takiego fajnego kompletu właśnie do otworów, żeby znaleźć sobie punkt, w którym będę się taki wzorzec zrobię. Także do tego celu jeszcze teraz tak, biorę ten mój szablonik, znaczę sobie wiertełkiem z prowadzeniem, z tuleją prowadzącą. O, robię otworek, szablonik już potrzebny nie będzie, mamy nawierconą taką dziurkę. I teraz przykładam tą moją płytkę. I nabijam sobie tutaj do wiertłem Forstnera, dociskam i przykładam tą moją przykładnicę. Następną czynnością jest teraz przytwierdzenie jej przy pomocy ścisków. Najlepiej nie odrywając wiertła od tego naszego wzornika. Jedna strona. Okej. Mniej więcej równo. O, tu troszkę uciekło, także należy skontrolować. Tak. Dobrze. I płytkę mam. Przykładnicę mam już, że tak powiem, przymocowaną. Teraz, żeby te ściski zwolnić, trzy wkręty. Tu już wcześniej mam otwory powiercone. Jeden otworek. Drugi otworek. I trzeci. O, trzeci tu akurat nie w takim nieszczęśliwym, ale damy radę. Ok. I mamy przygotowane. Teraz bierzemy ten nasz wzornik i wykonujemy próbny odwiert, czy to wszystko się uda. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze jedną rzecz, którą należy zrobić przed wykonaniem otworu, to jeszcze raz ten mój szablonik. Muszę sobie zlokalizować. Mogłem to zrobić wcześniej, zapomniałem. Muszę tu zrobić sobie taką kreseczkę. I teraz
przykładam i przenoszę tą kreseczkę tutaj. O, dokładnie w taki sposób ją sobie przenoszę i tym sposobem ułatwiam sobie życie, bo wiem, gdzie jest oś naszego wiertła Forstnera. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko właśnie wykonać ten próbny odwiert. Otworek ładnie wywiercony, nie przebiliśmy się na wylot, ale żeby nie było, że zrobiłem tylko na takiej płytce testowej jakiejś, no to tutaj mam gotowy front, o, bo ja akuratnie teraz skręcam sobie mebelki i zrobimy tutaj już takie prawdziwe wiercenie. I otwory pod zawiasy ładnie mam wycięte, wywiercone w zasadzie. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby się coś, któryś front uszkodził. Jest calutki. Wystarczy go tylko przedmuchać ładnie. Nie widać, żeby gdzieś któraś strona była porysowana bądź jakieś uszkodzenie. Otwory mam w zasadzie wywiercone idealnie i z jednej i z drugiej strony. Jeżeli mój pomysł wam się podoba, zostawcie komentarz pod filmem. Zachęcam również do przeczytania opisu pod tym filmem. Tam się znajdują linki do innych filmów o tematyce zbuduj swoją kuchnię sam od podstaw i do tego właśnie bardzo serdecznie zachęcam. A tymczasem ja wracam do pracy, bo czas goni, a mebelki same się nie złożą. Trzymajcie się, z tej strony Rafał z kanału Olo76. Pozdro, bez pitolenia, nara.